Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu This is Craft Bitch Jakby powiedział Ktoś e, Browar Milicz, pierwszy raz na kanale e, Pewnie nie znacie Znaczy, no, nie wiem czy nie znacie Jeżeli jesteście z Wrocławia okolic to pewnie znacie Lub e, powiedzmy No z Milicza właśnie i okolic e, Niemniej no w... Prawdziwy, rzemieślniczy, starodawny. No, może nie. Jak <laughs> się uśmiecham, mam nadzieję, że Jacek nie łapie się teraz za głowę, jak to oglądam. Bo oczywiście mówię o Jacku Domagalskim, czyli o właścicielu, piwowarze, sprzątaczce, jakby powiedział Wojtek Rączyk i pewnie wszystkim w browarze. E... Browar miliczny, no ciekawa historia. Jacer, yy, czyli Jacek Domagalski, pewnie, yy, pewnie, no. Znacie, jeżeli jesteście z branży, tak? Kiedyś browar na Pomucen, później jeszcze krótko Jacek ważył w. chyba w pracowni, o ile się nie mylę, w pracowni Piwa, albo w piwnym podziemiu, jakoś tak teraz pewnie nie jestem. No w każdym razie gdzieś tam szukał swojej drogi i w końcu wylądował na własnym browarze w miliczu. No ciekawe, napisałem do Jacka przed tą recenzją, bo no, nie byłem jeszcze u niego, Słuchaj, no to powiedz coś może, powiem o Twojej ważelni, wysłał mi zdjęcia czy o Twoim browarze. No co, ważelnia 12 hekto, zrobiłem sam. Jak sam. No sam, zobacz. No i rzeczywiście. E, tanki, no to trochę z odzysku od Niemca, trochę, chyba je pierwszy też zrobił sam. Trzy tanki fermentacyjne, 11 chyba leżakowych. Popraw mnie, Jacku, jeśli oglądasz i się mylę. E, no i cóż, no taki browar se w Miliczu działa. E, sprzedaje bardzo dużo wokół komina. Kiedyś na ten temat rozmawialiśmy. Gdzieś Jacka zaprosi na lotny festiwal piwa. On mówi, Paweł, ale po co? Ja no, 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 nie, nie mogę, nie, nie chcę, ale też nie mogę, no bo nie, no ja nie mogę zostawić tutaj na 2-3 dni browaru, bo ja w tygodniu ważę, w weekendy sprzedaję, może nie dokładnie tak wyglądała ta rozmowa, w każdym razie świetnie, świetnie sprzedaję wokół komina, no wiadomo, jest bardzo lokalny, regionalny, no jest to mały browar, nie wiem ile rocznie Jacek waży piwa, ale jak mi napisał, jak się go zapytałem, no, no, no co tam u Ciebie, jak... Rok pandemiczny Jacek, bardzo dobry. Mam nadzieję, że przyszły będzie również tak dobry, tym razem bardziej się przygotuję, zrobię więcej piwa. Oczywiście um, no, oczko puszczamy, wiadomo, No rok nie był dobry, ale, ale akurat też było tak szczęśliwie, że chyba między. kiedy myśmy zrobili pierwszy lotny w sierpniu, chyba między lipcem a wydaje mi się, wrześniu albo październikiem, październikiem chyba, bo we wrześniu przecież była Zielona Góra. Było wszystko odmrożone, można było. Wychodzić do ludzi kupować piwo nie tylko w sklepie, ale również w barach czy, czy w multitapach. W każdym razie, Browar Milicz debiutuje. Ja, ciekawe, dlaczego słuchajcie, zobaczyłem na e, w ogóle etykieta Brower Milicz Craft and Raw, e, taka gitara w vlogu. No, kraftowe no mocno, tak. No, Jakby to postawić na półce, gdybym zobaczył to z daleka na półce, no to na pewno bym po to piwo nie sięgnął. Wy pewnie też nie. No bo wygląda to, o nie wygląda to w ogóle. Ani logo, ani, ani etykieta. Ale nie, to jest najważniejsze, jak wiemy. Po pierwsze zobaczyłem Free Bird, czyli wolny ptak. I pomyślałem, że piwo jest bezalkoholowe. I to od razu, bo, bo, no, bo bardzo mało jest wyborów, jeśli chodzi o piwo bezalkoholowe. W związku z tym od razu myślałem, a patrzcie, no, American Pale Ale. 12,2 12, Belgię, 4,9 Alko, to od razu podaje mm, parametry. No i w ogóle w piwarium piwo yy, nabyłem. Yy, no i właśnie tak pytam, nie wiem, czy wtedy był Artur czy Michał. A nie, chyba Michał. I mówi, no całkiem dobrze oceniane. Spoko, spoko piwo. On chyba, chyba nie pił. Nie wiem. W każdym razie usłyszałem dobrą opinię. No okej, okay, zażyłem do sieci. APA, świetna APA, klasycznie. No to bierę. Y -y, no to bierę. <ścoughs> I, i, I zrobię właśnie reckę. Składniki. Woda, sód, jęczmienny, peilej karamel, pils, chmiel, drożdże. Odwrotnie. No też odwrotnie, co mnie interesuje, słód w e, apie, no, mniej mnie interesuje, nie interesowałyby mnie chmiele, ale zapytałem Jacka, odpisał mi, e, mam nadzieję, że nie przekręcę, citra, mozaik i chyba Centennial, Czyli tak e, no, klasycznie amerykańsko by się chciało powiedzieć. Piwo jasne, górnej fermentacji, oczywiście niefiltrowane, nie niepasteryzowane, 18 czerwca 2021. Data jest końcem partii produkcyjnej, najlepiej spożyć przed, czyli pewnie w połowie grudnia gdzieś uważone wyprodukowano w Polsce w browar Mieliczesce, zielona 5 milicz nic więcej. 12,2 BLG, 4,9 Alp, jak już powiedziałem. I tak, to jest akurat spoko. No ale można byłoby trochę nad tą etykietą popracować. Ja się domyślam, że Jacek ją pewnie sam rzeźbił w pęcie albo innym dokumencie. O, troszkę się, a nie, spoko. Myślałem, że będzie wylatać, ale na szczęście nie. Uniósł się aromat Chmielu, dość przyjemny. No, nagazowanie się wydaje być wysokie, ale to. Zaraz potwierdzimy lub zaprzeczymy. Piana bardzo ładna. Piwo w ogóle ciemne dosyć, takie... kurde, dziwne, takie... miedziane, ciemno-miedziane, wpadające może nawet w bursztyn, nie w bursztyn, tylko w jakiś taki... czerwony nawet lekko, taki burgundowy kolor, no wygląda to dziwnie jak na apę ale okej. Okay. Piana bieluśka, drobniusia, bardzo ładna. Fajnym lacingiem. Wąchajmy. Chmielowo, bardzo chmielowo. Ale z podbudową słodową. Ja bym powiedział, że żywicznie. Owocowo. O, teraz się uniósł taki właśnie aromat owoców. Mhm. Owocowo, przy czym... No jest, jest też nuta nawciana, mozaika, trochę białych owoców, takich winogry, nawet winogronowych, może klimat w to, mozaik może dawać. No przyjemnie, chmielowe, ja bym w ciemność że to jeszcze sinko jest, bo dla mnie to jest tak dość intensywnie, może nie leśne, ale takie no iglaste. Lekki szczypior. Świeżo pachnie bardzo, aż mi ślinka pociekła, bo... Pachnie świeżo i tak dość klasycznie bym powiedział. w takim No New England. No spróbujmy, jestem ciekaw. Mm. A, karmel pils. No. Jedyne co mnie martwi w tym piwie to kolor, bo gdybym zamknął oczy. Rewelacja, zero karmelu, zero moim zdaniem. E, orzeźwiające, chmielowe, goryczka śred, nisko-średnia, dość pełne jak na apę, jak na dwunastkę, no, powiedzmy, że w punkt. E, no, old school apa bym powiedział, old school apa. Nawet bym się zaryzykował stwierdzenie, chociaż nie, goryczka jest niska. Chciałem porównać do ataku chmielu sprzed 5 lat i w sensie odchudzonego jakby, ale no nie, jednak nie, goryczka jest dużo niższa. Bardzo fajne piwo. W starym stylu, taka klasyczna, chmielowa, wytrawna, wytrawna apka. Mhm. Może leciutko trawiasta jest ta łodyga, ta, łodyga, ta goryczka, ale nie łodygowa. No jest owocowo, jest też w smaku. Jest. No i jeszcze nafta z mozaiką, moim zdaniem tutaj ewidentnie. Także no, no, no szapoba. Jestem pewien, że to piwo przejdzie totalnie bez echa, że prawie nikt go nie kupi, że znaczy przejdzie. No, będzie ważone pewnie, nie wiem, czy to jest w stałej ofercie Jacka, czy tylko, no domniemy Wam, że w stałej. Pewnie nikt o nim nie napisze, nikt o nim nie opowie. Z wyjątkiem naszych wielkich zasięgów oczywiście. A szkoda, bo naprawdę brakuje mi takich piw, naprawdę. Uważam, że na rynku brakuje takich piw, które są nie tylko dość gorzkie, tak jak powiedziałem, niska, no raczej średnia, już tak po czwartym, piątym wieku goryczka bym powiedział. Dość gorzkie... Chmielowe, owocowe, wytrawne, oldschoolowe, ale jednocześnie słabe, w sensie alkoholu, że, że mają niewiele alkoholu, poniżej 5. A smakuje naprawdę jak taka rasowa ipka z 6%. No kurde, dla mnie rewelkaż. Więcej, więcej takich piw bym sobie życzył na rynku. Hmm. No i jak gdzieś zobaczę, to dla mnie... Dla mnie na pewno, no wziąłbym kolejne. Rzadko w ogóle kupuję drugi raz piwo, ale brakuje mi takiego oldschoolu. Wszędzie kurde naipki, pyszne, wspaniałe, ale myślę, że no nie wiem, czy piliście takie, dajcie znać proszę w komentarzu, czy w ogóle piliście to piwo, a czy piliście też jakoś ostatnio takie, w takim klasycznym wydaniu, czy oprócz no nie wiem, Atak Chmielu, czy jest dzisiaj, no nadal jest powiedzmy w takim klasycznym wydaniu, ale, ale takie właśnie Ataki Chmielu, ale takie 5%, 4,5, 5,5, czy Wam się zdarzyło gdzieś znaleźć. Jeżeli tak, to polećcie proszę, bo bardzo mi takich piw brakuje. Gratulacje Jacku, gratulacje Brower Milicz, czyli Jacek yy, Szapobaj. Mam nadzieję, że, że więcej takich piw będziemy mieli okazję pić. Yy, tyle słuchajcie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.